Hej, z Cenobachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał z serii Co Nowego, czyli jak co czwartek widzimy się właśnie w tej serii, w której informuję was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w GTA Online, więc zaczynajmy materiał. Oczywiście łapka w górę jest mile widziana, ale pewnie już to wiecie, więc lecimy. Za samo zalogowanie się do gry dostajecie oczywiście koszulkę. Bravado. Czemu bravado? Dlatego, że wszedł dzisiaj do gry nowy samochód, a jest to, uwaga, uwaga, nie ten sklep. Hellfire, tak jest, jest to Hellcat w realu, piękny jest. Oczywiście tuning na szybkich i wściekłych będzie niedługo na kanale, więc wyczekujcie. Dodatkowo, także na podium jest nowy samochód i jest to Nero. Nero, które normalnie kupimy tutaj u Benego za 1 milion 440 tysięcy. Tak. A teraz możecie go zgarnąć praktycznie za darmo, kręcąc kołem fortuny. Oczywiście musicie zarejestrować VPN, ale pewnie to już wiecie. No bo niestety koło fortuny dalej jest zablokowane. No cóż, unlucky. Halo, halo, przerywamy ten program, dlatego że zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Pojawiły się w grze nowe figurki do zbierania i jutro na kanale pojawi się poradnik z najszybszą drogą do zebrania tych wszystkich 100 figurek. Więc tyle, lecimy dalej. W sklepie kasynowym oczywiście jest nowa rotacja przedmiotów, no ale niestety są to już przedmioty, które będą się powtarzać, ponieważ już żadnych nowych przedmiotów tutaj nie znajdziemy. A więc czas na premie, więc zaczniemy od wyścigów kaskaderskich, które są aktualnie premiowane raz 2 RP, a także raz 2 hajs, ale tylko i wyłącznie misje na te zwykłe pojazdy, nie liczymy pojazdów specjalnych. Więc tutaj mamy zwykłe kaskaderskie i zobaczcie, że one są raz 2 RP i raz 2 hajs. Dodatkowo wszystkie misje od pani Baker, czyli te fabularne, kasynowe, są raz 2 RP i raz 2 hajs. Dodatkowo misje, które dzwonicie tutaj na telefon do pani Baker, także są raz 2 RP i raz 2 hajs. I ostatnią rzeczą są wojny handlowe, które także są raz 2 RP i raz 2 hajs. No i tyle z premii, lecimy dalej. Zniżki, tak jest, zniżki. Zaczynamy oczywiście od Warstocka i tutaj terabyte jest tańszy, więc polecam sobie go zakupić. Dodatkowo, także Pounder i Mule są tańsze, ale nie kupujcie Mule, kupcie sobie Poundera, bo kluby nocne działają w ten sposób, że jeżeli nie macie pojazdu do średnich sprzedaży, czyli Mule, to da wam tak czy siak Poundera, który jest szybszy, potężniejszy, ma lepsze możliwości bojowe, więcej rakiet wytrzymuje, wszystko ma lepsze. Nie bierzcie Mule. Klub nocny jest aktualnie tańszy, a także jego renowacje, a także piętra w waszym garażu. Więc jeżeli nie macie wszystkich pięter, kupcie je, sporo zaoszczędzicie. Jeżeli nie masz jeszcze penthouse'u, no to teraz jest dobra opcja, żeby go kupić, dlatego że kosztuje po pierwsze mniej, a także niektóre rzeczy tutaj w środku też są tańsze, na przykład takie jak prywatny krupier, a także garaż. Więc jeżeli tego nie macie, polecam sobie teraz zakupić. Wracamy do zniżek i tutaj proszę bardzo, mamy kilka pojazdów Legendary Motorsport tańszych. Jest Benefaktor Schlagen, spoko, kosztuje całkiem mało, więc warto sobie go zakupić, ponieważ jest piękny. Dalej jest Italy GTO, tym bardziej moje ulubione praktycznie autko w tej grze. No piękne Ferrari, no jest bardzo dobre, naprawdę. Spisuje się nawet na wyścigach, Swinger, no cóż, przemilczę to. Dalej jest Flash GT, też bardzo fajny pojazd, ale niestety mi nie przypadł do gustu. No i tyle. Zapomniałem wspomnieć, że w Warstocku mamy także tańszego Buzzarda i kosztuje on aktualnie 1 milion, ja mam go za 0, dlatego że ogólnie dostałem go kiedyś za darmo, ale u was będzie kosztował on milion. Lecimy dalej. No i ostatnia zniżka na dzisiaj jest w... No i ostatnia zniżka na dzisiaj, Havok, jest aktualnie tańszy, kosztuje milion, nie kupujcie go, lepiej kupić sobie Buzzarda, bo to jest naprawdę bardzo słaby pojazd, bardzo łatwo go wywrócić na bok, więc nie polecam. Akurat na sesji zrespiła mi się wojna handlowa, więc ja tutaj zrobię dla was szybko i przy okazji powiem wam jedną ciekawostkę na temat tej wojny handlowej. Ponieważ dużo osób nie wie, że na przykład tutaj mogę sobie na lajcie puścić rakietę i drugą też i kolejną i ile chcę, ponieważ dopóki nie wsiądę do tego pojazdu, który jest tą wojną handlową powiedzmy, to on jest niezniszczalny. Zobaczcie, wszystkie pojazdy zostały zniszczone oprócz tego mojego. Proszę bardzo,
Taka ciekawostka na dzisiaj. Od Bachusa. Dobra, więc oczywiście już tutaj wam nie będę pokazywał, ale oczywiście pojawiły się nowe próby czasowe dla RC Bandito, a także dla zwykłych pojazdów. I to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że takie informacje tylko u mnie, więc warto subskrybować ten kanał. Po więcej materiałów z GTA Online, a także Red Dead Online. Więc siema drapa, cześć. Elo!